Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Właśnie wjechaliśmy do alternatywnej rzeczywistości, która pochodzi z naszego poprzedniego życia, z jednego z kilku. Ja muszę wam powiedzieć, nie mieszkamy tu, ale my się tutaj czujemy w Trójmieście jak w domu po prostu. Wszystkie kąty tu znamy. Jak tu pracowaliśmy, to bardzo często gdzieś tutaj właśnie jeździliśmy. Ja wtedy służbowym samochodem. No. Całą noc jeździł po Gdańsku, Gdyni, Sopocie. Ja patrolowałem, byłem strażnikiem Teksasu tutaj, tylko że strażnikiem Trójmiasta. Naprawdę tyle punktów odhaczał co noc. A ja nawet tutaj patrzę na centrum handlowe Klif, tutaj pracowałam. Ja często na różnych akcjach, bo też gdzieś tam w międzyczasie jeszcze... Fanta pokazują sobie ludzie. Czyli i się uśmiechają. Kucie widzę morze! A ja tu stawałem, parkowałem codziennie. Stoję sobie tutaj. Zamknęłaś szyby? I widzę morze, tak? O ludzie, minion. O, ale się wyrwaliśmy. O, kocie. To jest niesamowite wszystko to, co ja czuję, bo ja teraz czuję tyle emocji, próbuję cię zatrzymać, ale ty jesteś nie do zatrzymania. Tak. Nie do zatrzymania. Tyle wspomnień i po prostu no jak w domciu. To w sumie nasza, to całe, o ja się już zacinam, tak, całe Trójmiasto to jest cała nasza po prostu historia. No i całe Szczecin, i całe Ozorków, i w ogóle fajnie, jest tyle miejsc i tylu doświadczeń. Fajnie. I dzisiaj kolejne nowe wspólne doświadczenia. Ale wiele spacerów wspólnych się przypomina, wszystko. No bardzo często tutaj bywaliśmy. Skoro... Też jak byliśmy, to też jak czas pozwalał, to wszędzie korzystaliśmy, wyrywaliśmy się często i tak, przez te ponad 2 lata, jak mieszkaliśmy w Gdańsku, to myślę, że skorzystaliśmy z tego na 100%. Chyba przejdziemy się wzdłuż klifu. Chyba tak. A czekaj, Mewo. A jest rowerek? Nie, to nie jest przecież tego. Nie, to nie jest rower Mewo. Może po prostu wybrane. Ale kiedyś nie było tych hulajnóg. Teraz są. Teraz są, ale za naszych czasów gdańskich nie było tutaj tego. Rowerki były Mewo. Patrzę, że stacja pusta, ale może po prostu wykorzystana. Idziemy na molo na chwilę? Idziemy. Czy idziemy tam już na klif? Idziesz mało na molo. Dobra, poszedłem z mało na molo. No tam dalej gdzieś. A teraz ekspresowy przewodnik, zaufajcie nam, mieszkaliśmy w Trójmieście. Tutaj polecamy spacerek, tutaj polecamy rybkę, halibuta najbardziej. Tutaj polecamy pizzę, a tam w domku Żeromskiego polecamy lody. I gorącą czekoladę zimą. Lecimy dalej. A tutaj polecamy zdjąć klapeczki, przedreptać się po piaseczku, popiszczeć z radości. Powiedzieć, że w tej tawernie są rybki prosto z kutra złowione. Tak, w tawernie Orłowskiej i są naprawdę rewelacyjne. Tutaj polecamy zrobić zdjęcia, bo są bardzo takie nadmorskie. Ja chcę prosto do wody. Tam? Dobrze, Rafał przewodnik poleca tam. Gonimy go! Ej, puściliśmy się koło! To też polecamy. Orzeźwiające to jest. Ale wybrałabym się z jeziora i tak nie było. I obowiązkowo polecamy wybrać się pod Klif Orłowski, ominąć go, przyjść sobie z tamtej strony, a najlepiej jeszcze innym razem wejść sobie tutaj w lasek, tup na górę i na punkty widokowe. Tymi klapkami, mój wskaźnik. Ej, faktycznie, ale się... A tu są bardzo ładne domki. Klapki też polecamy. Polecam założyć coś na siebie, bo wieje. Chyba tak. Tak, bo tutaj to też idea, kamień. No, idolo. Przeszliśmy na piaseczek, bo tam nie dość, że jest dużo glonów, to jeszcze się zaczynają kamień, jest takie dno bardzo kamieniste. Zbliżamy się do Klifu Orłowskiego, który bardzo szybko w sumie się zmienia. Jak się wprowadzaliśmy, już teraz odłożę klapki, żeby wam pokazać, to miał kształt taki, że ta góra wystawała. I był, pamiętam, że dosyć głośno było o tym, że on się osunął, ale to jest właśnie naturalny proces, totalnie naturalny. I on się cały czas zmienia, zresztą tu widać, że drzewa się łamią, no wiadomo, że tylko, że nie wystają. Tak. Mieliśmy jeszcze szansę obejrzeć go w całej okazałości, a teraz niestety... No nadal pięknie się prezentuje, ale już trzeba korzystać póki jest. Inaczej wygląda. Polecamy też zrobić konkurs na szukanie najpiękniejszych muszelek. No ładny kamień. Ja z Gdańska przywiozłam mnóstwo, z 3 słoiczki chyba. Tak by się kiedyś przyozdobić łazienkę może. Znajdź jakiś bursztyn, im będziemy bogaci, kupimy sobie tu willę. Dobra. Tutaj, znaczy w ogóle przy Klifie Orłowskim mieliśmy sesję zdjęciową na Życzeńską. Słuchajcie, zobaczcie sesję zdjęciową. Siedzę na tym słupku, jak jeszcze stał normalnie. Tak. A tam to było cofnięte o wiele dalej. Tak. A teraz no to ładnie to się musiało osunęło się, ten słupek się zawalił, masakra. Aha, okej. No fajnie, fajnie. Ach, a tam można podejść, na tym klifie stanąć. Znaczy, można, nie można, można. Kiedyś jest ścieżka. Można. Zbliżamy się do najbardziej strumego fragmentu i ja pamiętam, Rafał, że tutaj tak drzewo wystawało i jego tutaj też nie ma, jakby to już. To jest bardzo ciekawe. Przebywając tutaj zawsze czuję lekki niepokój. Pojawiła się ławeczka, jej tutaj nie było. I tutaj ta strona też się bardzo, bardzo zmieniła. Ja musiałam teraz przełączyć się na telefon. Jakiś czas temu to było takie jeszcze bardziej wypukłe i wskaźnik mi się zmienił. I tam była taka lina. My na tej linie sobie wisieliśmy, ale nie nad przepaścią, ona była bardziej w głąb. A tutaj jeszcze przed nami wyłoniła się druga część Gdyni, tam jest centrum. Ja się jeszcze muszę czymś pochwalić, bo kiedyś za dom przeszliśmy całą tą drogę tutaj wzdłuż klifu aż do Gdyni. Wyszliśmy na skwerze w Gdyni. Płynie żeglowiec! O, ale piękny! Co to może być? Co to może być? Co to może pływać? No Dar Młodzieży. Może Dar Młodzieży. Na którym też byłem. Ja pierdziule, ty tam woziłeś tak wysoko? Ty gnojku. A tam w oddali, drodzy Państwo, widać Dar Młodzieży, na którym spędziłem no ponad miesiąc swojego życia. Także pozdrawiamy załogę. Nogawki poszły. Tak już poleciliśmy, ale sprawdzimy, czy się nic nie zmieniło, czy nadal lody takie dobre u Żeromskiego. I tutaj poza pysznymi lodami, kawką i innymi przysmakami jest też wystawa na górze. Pamiętam, że kiedyś oglądaliśmy film i było coś o Gdyni, tak. Gdynia odhaczona, no to teraz czas na Sopot. Jedziemy trasą, którą już nieraz pokonywaliśmy, między innymi na rowerach, ale tutaj rowerem miejskim w Gdańsku jest Mewo, rower elektryczny, więc to było ułatwienie, bo tutaj jednak tereny są takie pełne wyzwań. O, i tutaj trasa, którą jeszcze częściej jeździliśmy, czyli kolejka SKM-ka trójmiejska. Ale jakby tak pomyśleć, co to by było, jakbyśmy my w Gdańsku mieli samochód, w sensie ogólnie tutaj mieszkając, skoro my naprawdę dużo miejsc odwiedzaliśmy regularnie, wyskakiwaliśmy na różne wycieczki, no ale dużo czasu nam schodziło na stanie na przystankach, dojazdach i tak dalej. Ja wiem, co byśmy robili. Wiesz, co byśmy robili? Zwiedzali Kartuzę, zwiedzali całe okolice. Tu Kaszuby, okolice. Tak. To by było to. To jest do odhaczenia kolejnego. Jeszcze trzeba kiedyś zrobić. Słuchajcie, jest i on, Monciak Sopocki. Teraz już na legalu możemy oglądać pamiątki jako turyści. Trzeba skorzystać. Powinniśmy wziąć pamiątkę dla naszego autka. Chciałam wam pokazać krzywy domek, ale w sumie drzewo tak wyrosło, że go ledwo widać. Przyjechaliśmy naszym Hyundaiem Santa Fe. No to warto by zajrzeć do Santa Cafe. Ale na razie jesteśmy zbyt głodni na kawkę. W sensie kawka po jedzeniu. Wylądowaliśmy w sercu Sopockiego Monciaka. Knajpce prosty temat. Zamówiliśmy już sobie burgerki. I słuchajcie, wybór padł na to miejsce, ponieważ tutaj padają jeszcze ostatnie promienie słońca, a ogólnie jest tak dość wiecznie, dość chłodno, a tutaj jest po prostu perfekto. Ale i tak się trafił piękny dzień, naprawdę. I z widoczkiem. Także no, dzisiaj musimy się posilić porządnie po takich wrażeniach, po takich wysiłkach. Tu mam najlepszy widoczek. Drodzy Państwo, i zobaczcie, co tutaj wjechało. Przepyszne burgery wołowe, do tego fryteczki, sałatka, no i oczywiście doborowe towarzystwo, co jest najważniejsze tutaj. Piękny widoczek, mamy po prostu wszystko teraz. A jak sałatka? Też super. A teraz tup w klapeczkę w drugą stronę i tak z perspektywy, o, to byliśmy w tym miejscu, fajny, bardzo fajny, prosty temat i bardzo, bardzo smaczne burgery. I przyznam szczerze, że dopiero teraz możemy się nacieszyć spacerem po Sopocie, bo wcześniej tak lataliśmy już tak lekko nerwowo, gdzie jest nasze jedzenie i czy to są dzisiaj hamburgery, pizze, czy coś innego. A jak już zapadła decyzja i dostaliśmy jedzonko na stolik, już znowu się kochaliśmy. Ale bardzo dobre. Ta wołowina też nie taka mocno usmażona, tylko taka, powiedzmy, średnio i bardzo dobre to było. Idziemy sobie wzdłuż morza. O, i właśnie tutaj rowerkami śmigaliśmy w jedną, drugą stronę. Od samego Gdańska można przyjechać do Gdyni. Są czy nie? Tatuaż wakacyjny. Idziemy. I kwarkoczyki też są. No raczej. Chodź, przejrzymy. O, ja już znalazłam dla ciebie. Obok jednorożca byliśmy w Gdyni. Dłużej wytrzyma i nie spłynie. Przetestujemy w chlorze. A ja dla ciebie mam świnkę Pepe. To na imprezę jutrzejszą to bym akurat była oblegana. No ale to za dzieciaka, no to jest tak, że każde dziecko ma. A no, w sumie tak. Dorosły ma. No nie? No właśnie. Tu pani mi odrysowuje rewolwery. Ale musisz jeszcze rozważyć warkoczyka też. Nie. Koniecznie. Nie? O ja. Świecący. Dobra. Teraz pani powie, ten sposób będzie dobrze, tak czy tak bardziej, tak chyba, co? Chciałeś tak na prosto? A po skosie, no to chyba tak, chyba będzie fajnie. Ale ładnie wyszedł, super. Zobaczymy, czy tak wyjdzie. Nie będziesz krzyczeć z bólu? Więc już szyję dziarasz. Ja się przejrzę w tym czasie. Będę musiał zbudować wszystko od początku na górę, czy za chwilę wyciągniesz kawałek głosu? Chcę zaprezentować. No to ja muszę z tej. Rafał nie może ruszać szyją i teraz nie może mi powiedzieć nie. Bo ma ziara, zobaczcie jaki bandyta. Ja nie mogę obracać się za bardzo. Ale ty masz swój własny projekt. No ja mam. Pani nie wiedziała, czy to w ogóle wyjdzie, ja też jeszcze nie wiem. Ale podjęła wezwanie. Klamką widzę kamerę, wokal jest za jabłką, idzie przez gardło. Cześć, niezniszczalny flow, w sumie wiesz, karła. O jaka to jest ławeczka, akurat przy White Merlinie. A to jest pyszna kawa? Trochę nie zjechała mi. Trochę nie zjechała wcześniej lufa, w sensie tak, o czekaj, włosy zabieram. Dobra, nie, ty się nie ruszaj. No właśnie ta lufa tak troszeczkę, ale po prostu będzie taka zacieniona. No to nie, to okej. Jest okej. Bo byle nie maznąć palcem. Tylko się nie ruszaj i torby nie zakładaj. Wtedy będzie kaszana. Zobacz jaka ławka. Czy my idziemy tutaj, czy jeszcze gdzieś dalej? Bo tu byliśmy, a tam dalej nie byliśmy. Ale to jest zabrakło. Śmigamy jeszcze na plażę, idziemy złapać trochę słoneczka, bo się zrobiło naprawdę chłodno. Znaczy w sumie już jest która? 7:30. Także mieliśmy tutaj jeszcze wypić kawkę, ale chyba śmigamy na Gdańsk. Zobacz jaka plaża, to są ludzie plażują i tu jest morze. Ja no cały czas tu jest. Nas nie mamy tu zostawić. Jest plaża w Sopocie, tam dalej Gdańsk. A my jeszcze w stronę Gdyni, bo tam mamy samochód. Co tam, że zamarzamy? I tak musimy wejść nogami do morza. Ja już dygoczę cały. Jak mi źle. Trzeba, tak trzeba robić. Ale fajnie. Co za dzień. To jest bosko po prostu. Bo jeszcze się nie skończył, bo dzisiaj jeszcze jedziemy. Cały wieczór. Jest i sopockie molo w pełnej okazałości. My tutaj stąd wyruszaliśmy w rejs po Zatoce Gdańskiej, którym świętowaliśmy naszą 8? Nie, 9 chyba rocznicę. Ja muszę do was teraz, bo ja muszę tak się obracać. Faktycznie, póki nie odpadnie ten taki strupek schenny. No, czyli 2 lata temu, bo zaraz mamy 11. rocznicę. Szok. Mówiłaś pani, że to jest, nie było tego w katalogu, tylko że tak, ja na zamówienie dostałem. Projekt własny. Jeszcze obiecałem pani, że polecę. Słuchajcie, zapraszam wszystkich do straganu z henną i warkoczykami przy wejściu 23 w Sopocie. Polecamy. Bardzo hel do gadania, ale my bez tego tak gadamy śmiesznie. Tak, tatuaże, warkoczyki, hel. Polecamy. No zobaczcie, to jest prawdziwe szczęście u Ładusi. Nieudawane, 100% szczęście nadmorskie. Tak. To jest właśnie cała Ładusia w Trójmieście. Bo wiecie dziewczyny jak to jest, no. Bandyta kocha najbardziej. I ten jednorożec. Wczoraj dzieci Rafałowi zrobiły jednorożca. Bo ja jestem niezdecydowany po której stronie barykady jestem. A pokaż się z drugiej, bo jeszcze masz diamencik tam. No, na te diamenty poleciałem, gdzie one są, tutaj. Gdzie one są? Wszystkie diamenty zostały zdobyte rewolwerami. Opuszczamy już powoli Sopot, także jeszcze spacerek szybki razem z nami. Płody ptaków, czadzior, naprawdę przepiękny dzień. Ale cudownie, że tu na nas czeka autko! Wspaniale. Co za dzień, naprawdę. Po prostu tak chodzimy i tak kramy do siebie. A ja jeszcze jedną rzecz muszę, słuchajcie. Im dłużej tutaj przebywamy, tym więcej nam się przypomina różnych historii, wspomnień, ale generalnie to najwięcej, no poza tym, że mieszkaliśmy tutaj i właśnie korzystaliśmy po prostu w wolnym czasie z uroków mieszkania w Trójmieście, no to właśnie dużo nam dzięki pracy poznaliśmy właśnie wszystkie trzy miasta, bo Rafał właśnie jeździł dużo samochodem w wiele miejsc, a ja jako hostessa często miałam akcje, współpracowałam z różnymi agencjami i właściwie z każdym z miast mnóstwo punktów też wtedy sobie tak. Ja byłem koordynatorem i pracowałem w patrolu, tu w sumie na całe Trójmiasto. Ta firma ochroniarska ochraniała bardzo dużo obiektów w całym Trójmieście. Tak, tutaj się dużo dzieje, także oboje w tej branży mieliśmy bardzo dużo wyzwań, było co robić naprawdę. I tak fajnie wspominamy też. Mijamy właśnie Park Oliwski, wjeżdżamy do Gdańska! Nie wiedziałam, że kiedykolwiek będę się rozczulać tak na widok jakiegoś ulubionego lumpeksu, przychodni, takich codziennych. Ty miałeś ulubiony lumpeks? Jeden był taki fajny. Nie, ulubiony to był na Morenie koło nas, tamten no. No. To drugi chyba. No i w ogóle takich miejsc codziennie się poruszaliśmy, najczęściej rowerami, czy gdzieś pieszo, tramwajami, kolejką i po prostu tutaj się toczyło nasze życie. Tyle czasu, że ja teraz czuję, jakby się kompletnie nic nie zmieniło, naprawdę. Ale dziwne, jakieś w ogóle dziwne, to jest tak po 2 latach, jakieś w ogóle rozwojenie jaźni. Ostatnio mieliśmy taki powrót do Szczecina, bo jeszcze przed Gdańskiem mieszkaliśmy w Szczecinie, tam studiowaliśmy, to też jak przyjechaliśmy po takiej przerwie, to no. Jest nasz dom, tylko kluczy nie mamy. Dzigozaury widzę! I widzę Rafała. I widzę już tam główne miasto. I brudną, mega brudną szybę. Jest i główne miasto, dworzec w remoncie. Ulala, tu jakieś zmiany. Proszę Państwa, pełno ludzi. No jasne. O, się robi już tak domowo. Ło, to 12 teraz jeździ na Lawendowe Wzgórze, a ja jak przyjechałam tutaj sama... jeździła do nas do domu, na Chudzisko. Ona chyba znaczy, jedzie na Morenę. Na Morenę. Lawendowe Wzgórze to ja oglądałam pierwsze mieszkanie i było spoko, tylko nie było dojazdu. No już jest. I było spoko mieszkanie, no ale byśmy czekali kilka lat na tramwaj. 4 lata tylko. Bez samochodu to tam by była lipa. A teraz nasze skrzyżowanie i tam by się jechało do nas do domciu. Tam zaraz będzie Forum Gdańsk, kolejne moje miejsce pracy. To Stare Miasto się zaczyna. A my jedziemy teraz do hotelu naszego. Zaklepaliśmy nocleg, ale fajne teraz są te na tarasie. Mój przystanek do pracki. O, lol. A poprzednio, jak tak pierwszy raz powróciliśmy do Gdańska po przeprowadzce, to wjechaliśmy motorkiem tutaj, tędy, od tej strony Forum Gdańsk. No i dziś udało się również przyjechać naszym autkiem. Tutaj chyba jeszcze nigdy nie byliśmy, to jest śmieszne, ale to też prawdopodobnie jest jedna z tych odremontowanych uliczek. Ale nie wiem, czy... I tutaj w ogóle ta część Gdańska jest dopiero taka przywracana do życia. No właśnie, to chyba tak nie wyglądało nawet jak... No jak wyjeżdżaliśmy jeszcze. Wtachaliśmy rzeczy na górę. Przytachaliśmy. Uwaga, a jeszcze tutaj kluczkiem jest. To fajnie, trafiliśmy tak na ostatnią chwilę jeszcze. Naprawdę super i w końcu mogę się przyjrzeć swojemu warkoczykowi, a tu możesz zobaczyć swój tatuaż. Jest i nasz widoczek z okna. Chyba będzie widać samochód. Widać! Jest nasz Santa Fe. Ola, wysoko dosyć jesteśmy. W takiej kamienicy, mniej więcej podobnej do tej z naprzeciwka. A swoją drogą tu jest bardzo ładny widok. Cudownie było się odświeżyć po tak intensywnym dniu, szczególnie, że czeka nas jeszcze cały długi wieczór na mieście. Tak więc szybka kawa, czekoladka i zaraz śmigamy. Powoli robi się już ciemno, ale Gdańsk o każdej porze ma niesamowity klimat. Udało się wyjść przed 23. Nie mogę uwierzyć w nasze szczęście. Jest taki ciepły wieczór i taki klimacik fajny. Naprawdę, jeszcze uda nam się troszeczkę nowej części Gdańska, której nie znamy. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, że praktycznie to jest jeden dzień wolny dzisiaj. A czuję się, jakbym naprawdę tydzień był na wakacjach. No, już teraz tyle się działo. Kilometrów najpierw. Okej, tam jest Bazylika. No tak, to nie jesteśmy daleko. Naprawdę blisko, szybko się przytrepczy. 15-20 minut. Spoko, tu mamy przejście podziemne? Tak, tak, tak. Ja tam gdzieś na tym stadionie żużlowym też pracowałam. Wszędzie pracowaliśmy, jak się okazuje. Pracowity czas. Ale w ogóle, kurczę. No mega fajnie, a teraz idziemy sobie na Stare Miasto, poszwędzamy się po jakichś pubach, pozwiedzamy sobie wieczorem, zobaczymy jak tętni życiem miasto i mega będzie. Dotarliśmy w znajome rejony, tutaj Kościół Świętego Mikołaja, tutaj takie śmieszne kamieniczki będą i Piętrowa Biedronka, to jest bardzo ciekawe. Miejsce do odwiedzenia w Gdańsku, bardzo ciekawe. Ależ tu wyrosło osiedle, nie wiem czy przejdziemy ten... Tam chyba nie ma przejścia. Szok, ile tu budynków nowych powstało, całe osiedla. No my pamiętamy, jak tu wszędzie były budowy wokół, a teraz po prostu miejska dżungla. No i tutaj już znajome widoczki, chociaż no właśnie zawsze chodziliśmy tędy, bo tutaj jeszcze nic nie było wcześniej. Są i nasze jachty przy Palmach. No właśnie, który zapomniałem kluczyków i teraz nie wiem, właśnie, który zaparkowaliśmy. Chyba ten pierwszy z brzegu był. No. Tak, wygląda znajomo. Chwila, to się trochę pozmieniało, nawet wśród zabytków, nowe teraz zabytki są. Wszystko jest już łatwiejsze, kiedyś to było, trzeba chodzić no. My to musieliśmy chodzić wszędzie na teraz to już wszystko nałatwili. A chodzi nam o mostek. O mostek, którego wcześniej tu nie było. Zaczynali budować, jak się wyprowadzaliśmy. Prawda jest taka, że tutaj po tej stronie powstało bardzo wiele knajp, hoteli, wszystko, także... Ta strona właśnie cała tu, gdzie przyszliśmy, a przyszliśmy tam za hotelu Gdańsk. Tutaj, stamtąd się wyłoniliśmy. Także, to tu dopiero się rozkręciło wszystko teraz. No właśnie, wszystko się rozkręciło. I właśnie, żeby było łatwiej przechodzić, bo tak to trzeba było albo tam dalej, albo dopiero tam i tutaj. I to jeszcze był mocno zwodzony, znaczy tu też jest na pewno, więc potem trzeba było czekać na otwarcie. Jak się wyprowadzaliśmy, to czasami był most pontonowy, ale rzadko, nie? Pontonowy? Czekaj. No, raz na jakiś czas. A, przy jakiś tam... Nie, czekaj, to most? No, przy jakichś okazjach tam. Bo promy tu są ogólnie też jeszcze, że przepływają, ale teraz ciekawe, czy... Chociaż zawsze to jakaś atrakcja, nie? Żeby się przepłynąć. Zwodzony jest pewnie. Żuraw za nami. Nie mogę. No nie, ja się tu czuję normalnie. Domciu. Generał Zaruski tutaj sobie parkuje zawsze. A tutaj zaraz obok o wiele większy statek Sołdek. Tak jest. Temu Polskie Żeglugi Morskie, które ma swoją siedzibę w Szczecinie. A teraz to jest statek muzeum, niepływający. Bo my już tak wspominaliśmy o Darze Młodzieży, o statkach ogólnie, a Rafał był marynarzem, nie wszyscy wiedzą może. I właśnie za czasów gdańskich już w sumie przestawałaś pływać, ale jak mieszkaliśmy w Szczecinie, to na Akademii Morskiej. Jak do Gdańska przyjechałem, to mój ostatni chyba rejs miałem. No tak. No tak, i tutaj się przenieśliśmy na ląd. Tutaj byliśmy na 8 rocznicy, no i w Filharmonii też byliśmy zwiedzać, w ogóle. Wszędzie byliśmy. No na tamtym moście jeszcze nie byliśmy. Tak. Jest i wielki napis, jest koło, na którym też byliśmy w tej lokalizacji, ale jeszcze pamiętamy jak było w innym miejscu. No i tutaj mostek, którym zaraz przejdziemy na drugą stronę. Za nami też koło tego napisu jest taka super strefa, żeby się zrelaksować. My tutaj nasze ostatnie chwile tuż przed wyjazdem z Gdańska spędzaliśmy. Też tam się kojarzy mocno emocjonalnie. Ale fajne podświetlone pajęczyny. Wow. Cudnie wybierasz obiekty obserwacji. Piętrowa Biedonka i rozmazane pająki nocą. A tam po drugiej stronie sobie parkowaliśmy motorkiem, jak byliśmy poprzednio w Gdańsku. To było w sierpniu, w tamtym roku, jak wracaliśmy ze zlotu w Łebie. Tutaj też mieliśmy sesję zdjęciową, ale nigdy nie byliśmy na tej karuzeli w końcu. Mieliśmy iść jeszcze, jak mieliśmy kartę mieszkańca i nam zleciało. Nie poszliśmy. Jeszcze może kiedyś pójdzie. No, przynajmniej jest co robić, nowe rzeczy jakieś w Gdańsku. Tutaj jest przystanek tramwaju wodnego, to też jest świetne. I to jest super opcja, żeby zobaczyć Gdańsk tutaj. No w sumie tak, do Czarnego Morza można popłynąć od strony wody, super. I płyniecie, najlepiej wsiąść, nie pamiętam jak się nazywa ten przystanek, ale dwa przystanki wcześniej. I wtedy się płynie przy wszystkich kamieniczkach. I tutaj tak rzucamy takie strzępki wspomnień i takie nasze polecajki luźne, ale tego jest naprawdę sporo. Także jeśli interesujecie się różnymi ciekawymi miejscami w Trójmieście, to koniecznie musicie nadrobić vlogi z tamtych czasów, z tamtej epoki. Minęliśmy Muzeum Morskie i tutaj oto się wyłania żuraw. A z tym widokiem nasze mózgi dopiero się oswajają. Bo tu nie było tego mostu. Teraz jest i świeci. What? Wow. O ja, z tej perspektywy jeszcze nie widzieliśmy. No, ile tam się dzieje już. Nowa perspektywa. Spojrzenie na nowoczesne kamieniczki. Pełne knajpek. A tutaj po drugiej stronie widać klasyczne widoczki gdańskie. Tam po tamtej stronie żuraw. Fajnie. No dobra, zobaczmy co tu powstało. Już widzę, że tu jest miejsc, pubów pełno. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że całe to życie nocne się przyniosło stamtąd tu teraz. Tu się zrobiła część hotelowa i zwiedzania zabytków, a tu się zrobiła część imprezowo. Też są apartamenty. No tak, tak, ale taka bardziej imprezowa się zrobiła ta część. A tak to wygląda z drugiej strony, nowy mostek. A my się zaczynamy rozglądać. Za jakimś piwerkiem może? No. Neptunie nadchodzimy. Standardowe przejście obok Neptuna. Bo wszyscy sobie robili tutaj, to jest taki patent na zdjęcie z Neptunem. Wszyscy tutaj stoją, zawsze jest tłum, robi się zdjęcia z milionem ludzi w tle. A wystarczy przejść na drugą stronę. I tutaj, proszę Państwa, również korzystna sylwetka. Nawet ciekawsze ujęcie. Tak, mamy takich milion w kolekcji. Polecamy. Tutaj jest dużo przestrzeni, można sobie cykać zdjęcia bardzo dużo, ile się chce. Nie miałam męskie pośladki, ale myślę, że dziewczynom może się podoba. Spoko, spoko. I jeszcze nie byliśmy na wieży ratusza. Nie wchodziliśmy nigdy na górę. Ty, co tutaj leci? Właśnie jesz? No chyba jesz. Jesz? Ale to nie strasz go. No nie chcę, ale to jest jesz. Naprawdę? Ty też go widzisz, czy to my jesteśmy tylko tacy niewyspani, bo nikt go nie widzi? Jejciu, przestraszony na pewno. A tam jest pies, nie idź tam. Ale nie idź tam, bo tam jest piesek. Jesz, nie? Może to gdzieś zgłosimy. Ale gdzie? Bo tam idzie pieseł. On się go nie widzi. Prawo, tylko my go widzimy, to jest podejrzane. No, właśnie nie wiem, jesteśmy czy to przemęczeni. Boże. I nikt go nie zauważył. Co teraz? Pies go zauważył właśnie. Nie. No i cóż, gdzie takiego jeża zgłosić? Nie mam pojęcia. Co się robi z jeżami? Na pewno nie dotyka. No dobra, nie, ale... Boże, jaki straszony jest. Dzwoniłam na straż miejską, ale nikt nie odbiera, a jeż sobie poszedł. No właśnie. I tyle z tej historii, nie wiemy gdzie poszedł. Tutaj, jak byliśmy 2 lata temu, w Dzień Dziecka, to te okna były otwarte na oścież, a całe pomieszczenie było pełne kulek, takich jak w figlorajach, i to było boskie i mogli wszyscy skakiwać do środka. To był czas. Uwiecznie to, bo za chwilę północ. Dzisiaj na liczniku prawie 19 000 kroków, bo nie założyłam paski od samego rana, tylko tuż przed wyjazdem. A teraz mamy wyzwanie, bo szukamy miejsca, w którym nas jeszcze nie było, żeby przetestować. Nie, nieprawda. Szukamy miejsca, w którym dają dobre piwo. No to na piwno. Trzeba skręcić. Tutaj jest bardzo spoczko pub Game Over z planszówkami, ale za bardzo nie ma miejsca w ogródkach. I jest to miejsce, w którym już byliśmy kilka razy. Za nami wielka zbrojownia, co oznacza, że właśnie wyszliśmy na ulicę Piwną. Jest i ulubiony pomnik Rafała. Goła baba z drewna. Tak, to jest mój ulubiony gdański pomnik. On niezmiennie od 4 lat już tu straszy, jest cudowny. 4000 lat. Pozdrowionka, odrawcia. Za to jeśli chodzi o wieże widokowe, znaczy ogólnie w wielu punktach takich byliśmy, ale tutaj to jest najbardziej hardkorowe wejście na Bazylikę, ale widok jest przepiękny. Bardzo fajna miejscóweczka, tylko proszę ten samochód przeparkować, bo nam tu widoczki psuje troszkę. Pan mi w pubie powiedział, że przypominam gościa z mojego piwa. Tak, wzięliśmy szeryfa. No ja na szczęście chyba tego pana nie przypominam. Fajny kawałek. Bardzo mocna kawa. Nie. To jest ser wędzony, żurawina i bekon. To jest ketchup? Aha. Smaczny. No już ładnie przeczołgani, jest przez 2 w nocy, a my tu sobie jeszcze krążymy, bo czekamy na naszą pizzunię, która będzie naszą 10. kolacją i śniadankiem równocześnie, także planujemy sobie zostawić troszeczkę na rano. No i jest bosko, ale już poziom energii to mam już... -3. Zawędrowaliśmy pod basztę, tutaj jest hala targowa, kiedyś tu właśnie Rafał mi przypomniał, że podziemia zwiedzaliśmy. Tutaj byliśmy, słuchajcie, w katakumbach, tu jakieś szkielety mnichów. Ściana kości? Ściana taka kości z czaszek. Z dawnych lat, w ogóle jakaś abstrakcja. Tak, dużo takich różnych miejsc tutaj zwiedzaliśmy. Tutaj loka. Tak. Ryneczek, tutaj fajnie się kupowało truskawki, bo jest taki ryneczek w takim stylowym miejscu. Pod spodem ściana kości, a na górze ryneczek. Jest to nieco niepokojące. Nocna wyprawa po Gdańsku również bardzo udana. O, tutaj obiadki bardzo smaczne są. No, tutaj w tym smoku, zielonym smoku. O, i zawędrowaliśmy właśnie pod Benka, gdzie czeka na nas, znaczy jeszcze nie czeka, jeszcze my czekamy na pizzunie. A byliśmy tak najpierw Tabace, byliśmy w Ministerstwie Wódki i Śledzia i byliśmy w... Śledzia i Wódki? I w tym Pacmanie. W Game Over. Game Over! Ale pachniesz, taki zapach tu się roznosi za tobą. Te wszystkie zombie się tu rzucą nam. No, może. Pięknie. Ja nie wiem, czy za mało tej pizzy nie wzięliśmy, bo już od północy zrobiliśmy prawie 5000 kroków, także wszystko wychodzone. Także... Dzisiaj możemy dochodzić nawet do 30 000 kroków. No, dobijemy może. Drodzy Państwo, łączymy się już dzisiaj chyba po raz ostatni. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie vloga. Na pewno po raz ostatni, bo już siły nie mamy. Sięgamy jeszcze po kawałeczek pizzy i za chwilkę kładziemy się spać. To był dzień pełen wrażeń. Naprawdę dzisiaj się bardzo dużo działo. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania. Kliknijcie dzwoneczka, łapka w górę pod filmem i dzięki. Do jutra. Pa.